Na dzisiejszym spotkaniu chcemy podzielić się z Wami wiadomościami na temat chłoniaków. Naszą prezentację zaczniemy jednak od tego, jak powstaje nasz organizm i jak jest zbudowany. Życie człowieka zaczyna się od połączenia komórki jajowej kobiety z plemnikiem mężczyzny. W wyniku połączenia powstaje jedna komórka, która ma połowę genów od matki i połowę od ojca. Ta komórka dzieli się na dwie identyczne, te na 4, później na 8, 16, 1000, milion i w końcu trylion identycznych komórek. Każda z nich ma takie same geny, chociaż budową mogą się różnić, tworząc tkanki. Takie jak na przykład nabłonkowe, kostne, mięśniowe, chrzęstne, nerwowe oraz krew i limfa. Nabłonkowe na przykład okrywają wszystkie narządy wewnętrzne i zewnętrzne. Mięśniowe tworzą mięśnie przyczepione do kości, serce, narządy trawienne, macice, ściany naczyń krwionośnych. A nerwowe tworzą włókna nerwowe, narządy zmysłu, mózg i rdzeń kręgowy. Każda z tych komórek to osobna fabryczka, w której zachodzą różne procesy metaboliczne. Uszkodzenie genów dochodzi podczas podziału komórki i zaczyna się właśnie od jednej. Później te komórki dzielą się, tworząc guzy nowotworowe. Aby procesy metaboliczne mogły zachodzić w naszym organizmie, komórki muszą być dożywione i dotlenione. Składniki te dostarcza krew. Tlen pochodzi z wymiany gazowej zachodzącej w płucach, a składniki odżywcze z pożywienia, które zostało strawione w jelitach i wchłonione do krwi. Krew w naszym organizmie krąży w naczyniach tętniczych i żylnych. Dlatego składniki pokarmowe muszą przedostać się przez ścianę naczyń do komórek i przestrzeni międzykomórkowych. Niestety komórki nie przylegają ściśle do naczyń, i tak jak cegły w murze. Dlatego część wody i substancji pokarmowych pozostają w tych przestrzeniach. To prowadzi do powstawania obrzęków, czyli opuchlizn. To jest niekorzystne dla naszego organizmu, dlatego wykształcił on drugi układ nazywany limfatycznym, inaczej chłonnym. Naczynia limfatyczne, biorące początek z przestrzeni międzykomórkowych, są bardzo cieniutkie. Te naczynia łączą się w większe, a te w jeszcze większe naczynia, aż do dużych, które wpadają do żyły, gdzie łączą się z krwią. W miejscach połączenia jednego naczynia limfatycznego z drugim powstają węzły chłonne. Przy połączeniu małych naczyń małe, a przy połączeniu większych naczyń większe. W całym naszym ciele jest bardzo dużo węzłów chłonnych, choć my słyszeliśmy może o tych największych, pachowych, pachwinowych, szyjnych i brzusznych. Są też inne narządy, które wchodzą w skład budowy układu limfatycznego, na przykład migdałki, grasica, śledziona, szpik kostny czy kępki Peyera. Krew w naszym organizmie roznosi nie tylko gazy oddechowe i składniki odżywcze. Krew krąży w tętnicach, żyłach i w sercu. Składa się z osocza i komórek. Osocze, czyli część płynna, transportuje białka, sole mineralne, hormony oraz metabolity przemiany materii. Komórki natomiast, których można wyróżnić erytrocyty, leukocyty i płytki krwi. Erytrocyty powstają w czerwonym szpiku kostnym, żyją około 120 dni i roznoszą gazy oddechowe. Leukocyty odpowiadają za odporność naszego organizmu. Bronią nas przed wszystkimi infekcjami. Dzielą się one na neutrofile, eozynofile, bazofile, limfocyty T, limfocyty B oraz makrofagi. Limfocyty T i B są głównie tymi komórkami, z których powstają chłoniaki. Limfocyty T pobudzają nasz układ odpornościowy do obrony, natomiast limfocyty B wytwarzają przeciwciała niszczące drobnoustroje. Makrofagi natomiast mogą opuszczać naczynia krwionośne i pożerać stare, zniszczone komórki, nawet zmienione komórki nowotworowe.
płytki krwi natomiast odpowiedzialne są za krzepliwość. Właśnie w tym momencie, kiedy powstają i dojrzewają limfocyty T oraz limfocyty B, dochodzi w nich do uszkodzenia genów. Wówczas komórki tych limfocytów ze zmienionymi genami wymykają się spod kontroli organizmu, a dzieląc się, tworzą najpierw małe, a potem coraz większe guzy nowotworowe. Chłoniaki to niejednorodna grupa nowotworów układu limfatycznego, obejmująca choroby rozrostowe limfocytów, w tym ziarnicę złośliwą, szpiczaka plazmacytowego i białaczki limfoidalne. Ziarnica złośliwa, szpiczak i białaczki zazwyczaj są traktowane odrębnie. Ze względu na złośliwość dzielimy nowotwory na łagodne oraz złośliwe. Łagodne dzielą się bardzo wolno, nie powodują przerzutów, tworzą zbitą, ograniczoną masę, nawet latami nie dają żadnych objawów. Natomiast złośliwe rosną znacznie szybciej. Guzy przenoszone z limfą lub krwią powodują przerzuty oraz nacieki. Ze względu na rodzaj tkanki, z której powstają nowotwory, dzielimy na chłoniaki, mięsaki, raki i glejaki. Chłoniaki powstają z tkanki chłonnej, czyli inaczej limfatycznej. Mięsaki rozwijają się z tkanki mięśniowej, np. mięśni, chrząstek. Raki to są nowotwory z tkanki nabłonkowej, natomiast glejaki to są nowotwory układu nerwowego. 5% zachorowań na nowotwory to chłoniaki, które można podzielić na chłoniaki Hodgkina, prekursorowe limfoblastyczne chłoniaki z komórek B i T, chłoniaki z małych komórek limfocytów i przewlekłe białaczki limfatyczne, chłoniak grudkowy, chłoniak z komórek płaszcza, chłoniak rozlany z dużych komórek B, chłoniak Burkitta, szpiczak mnogi skazy komórek plazmatycznych. Chłoniak Hodgkina, inaczej ziarnica złośliwa, jest to układowa choroba nowotworowa układu chłonnego, atakująca węzły chłonne i pozawęzłową tkankę limfatyczną. Przebieg choroby jest długo bezobjawowy, ale rozsiew poza układ limfatyczny występuje z dużym opóźnieniem, dlatego nawet późne rozpoznanie daje szansę na wyleczenie. W zależności od stopnia zaawansowania choroby, wyleczalność ziarnicy złośliwej wynosi od 50 do nawet 95%. Prekursorowe limfoblastyczne chłoniaki z białaczki z komórek B i T. Są to agresywne nowotwory, powstają z niedojrzałych limfocytów, występują przeważnie u dzieci i młodych osób dorosłych. Rozwijają się pierwotnie w szpiku i przebiegają w postaci białaczek. Postęp w leczeniu limfoblastycznym nowotworów dziecięcych jest jednym z największych sukcesów onkologii. Najlepsze rokowania mają dzieci w wieku od 2 do 10 lat. Białaczki z małych komórek, chłoniaki z małych komórek limfocytów i przewlekłe białaczki limfatyczne. W krajach zachodnich stanowią one 30%. Rzadziej występują w Azji. Choroba ta zazwyczaj rozwija się u osób powyżej 50 roku życia i przebiega bezobjawowo. Chłoniaki grudkowe oznaczają się budową grudkową lub guzkową. Są bardzo częste w USA, gdzie stanowią 40% wszystkich chłoniaków. Zazwyczaj występują u osób starszych obu płci. Chłoniak grudkowy należy do chłoniaków o małym stopniu złośliwości. Chory przeżywa kilkanaście lat bez leczenia. Jednak może on ulec transformacji w chłoniaka o dużym stopniu złośliwości, który wymaga agresywnego leczenia. Chłoniak z komórek płaszcza stanowi 4% ogółu chłoniaków i rozwija się głównie u osób starszych. Przyczyny chłoniaka z komórek płaszcza są nieznane. Jest niezaraźliwy i nie przenosi się z człowieka na człowieka. Jedną z charakterystycznych, choć niezupełnie wyjaśnionych cech tej choroby jest częste zajęcie przewodu pokarmowego, czasem w postaci licznych podśluzowych guzków, które robią wrażenie polipów.
chłoniak rozlany z dużych komórek B. Stanowi około 50% wszystkich chłoniaków. Chłoniak rozlany z dużych komórek B jest popularną odmianą chłoniaka nieziarniczego, która występuje w 2 przypadkach na 5. Jest to nowotwór spowodowany rozrostem komórek B. Występuje u osób zarówno młodych, jak i starszych. Najczęściej rozpoznawany jest u osób w wieku około 60 lat. Nieco częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Chłoniak Burkitta występuje w niektórych rejonach Afryki i sporadycznie w innych częściach świata, m.in. w Stanach Zjednoczonych. Występuje głównie u dzieci i młodych osób dorosłych. Rozwija się przeważnie poza węzłami chłonnymi, np. w żuchwie, ale może też dotyczyć jelita, układu nerwowego, nerki, jajnika czy innych narządów. Mimo iż chłoniak Burkitta zaliczany jest do złośliwych, to dzięki agresywnej chemioterapii często udaje się go wyleczyć. Szpiczak mnogi, skazy komórek plazmatycznych. Chorują na nie przeważnie osoby w średnim i starszym wieku. Procesy te są przyczyną 15% zgonów z powodu chłoniaków. Istotą szpiczaka jest nieprawidłowy rozrost komórek plazmatycznych w szpiku kostnym. Inne nowotwory układu chłonnego to są na przykład pozawęzłowe chłoniaki strefy brzeżnej typu MALT, białaczki włochatokomórkowe, ziarniak grzybiasty i zespół Cezarego oraz nowotwory mieloidalne. Pozawęzłowe chłoniaki strefy brzeżnej typu MALT występują głównie u starszych osób. Występowanie chłoniaka MALT jest często od 72 do 98% związane z przewlekłym zapaleniem żołądka wywołanym przez Helicobacter pylori. Chłoniak MALT należy do chłoniaków o małym stopniu złośliwości. Jednak może on ulec transformacji w chłoniaka o dużym stopniu złośliwości, który wymaga agresywnego leczenia. Białaczki włochatokomórkowe to wolno rosnąca postać przewlekłej białaczki limfatycznej. Wykrycie białaczki włochatokomórkowej stanowi niemałe wyzwanie, gdyż jej przebieg jest często bezobjawowy. Choroba ta występuje głównie u osób po 60 roku życia. Nazywana jest białaczką włochatokomórkową, ponieważ przy badaniu mikroskopowym limfocyty wyglądają jak włosy. Posiadają charakterystyczne, długie wypustki. Ziarniak grzybiasty i zespół Cezarego. Zespół Cezarego i ziarniak grzybiasty są jednymi z najczęstszych chłoniaków skóry wywodzących się z obwodowych komórek T. Choroby te rozwijają się zwykle w starszym wieku, ale częstotliwość jej występowania wzrasta wraz z przekroczeniem 40 roku życia. Mają zazwyczaj przebieg przewlekły, wieloletni, częściej dotykają mężczyzn. Najważniejsze oczywiście jest zwrócenie uwagi na objawy. A jakie objawy powinny nas zaniepokoić? Do najczęstszych symptomów chłoniaka zalicza się oczywiście powiększone węzły chłonne, osłabienie, uporczywe swędzenie skóry, długo utrzymujący się kaszel lub duszności, znaczna utrata masy ciała i nieuzasadnione zmęczenie, obfite nocne poty oraz podwyższona temperatura bez wyraźnej przyczyny, często mylona z objawami infekcji. Są to objawy przypominające zwykłe przeziębienie, dlatego często się je lekceważy. Tymczasem, jeśli utrzymują się one dłużej niż 3 tygodnie, należy skonsultować je z lekarzem. Jest to ważne, gdyż niektóre chłoniaki nieleczone mogą doprowadzić do śmierci w ciągu nawet kilku miesięcy. Przyczyny powstawania chłoniaków. Wiemy na pewno, że nie jest to choroba dziedziczna ani zakaźna, chociaż częściej na chłoniaka zapadają osoby, które chorowały na mononukleozę zakaźną, ale nadal to raptem paręnaście osób na 100 tysięcy rocznie. Dostrzeżono też pewne związki między zakażeniem HIV, bakterią Helicobacter pylori i zapalenia wątroby typu C
a wzrostem ryzyka zachorowania na chłoniaka. Czynnikami sprzyjającymi może być też kontakt z niektórymi chemikaliami. Czujnością powinny wykazać się też osoby z wrodzonymi niedoborami odporności, reumatoidalnym zapaleniem stawów, po przeszczepach i transfuzji, radioterapii lub chemioterapii, z astmą, alergią, celiakią, gruźlicą. Czy wczesne postawienie diagnozy ma wpływ na sukces leczenia? W przypadku chłoniaków o dużej złośliwości oczywiście tak. Chociaż już w przypadku choroby Hodgkina, jednego z najlepiej rokujących nowotworów, nie jest to takie oczywiste. Całkowite wyleczenie udaje się osiągnąć u 95% chorych. Praktycznie niezależnie od czasu, w którym postawiono rozpoznanie, jednak im później rozpozna się proces, tym intensywniejsze musi być leczenie i tym więcej związanych z nim odległych efektów działań niepożądanych. W przypadku chłoniaków nieziarniczych o pośrednim stopniu złośliwości można wyleczyć od 40 do 70% chorych. Paradoksalnie, im bardziej złośliwy chłoniak, tym większa szansa na wyleczenie. Jak leczyć chłoniaka? Jest wiele metod na zwalczanie chłoniaków. Są między innymi chemioterapia. W przypadku chłoniaków może ona trwać od 3 do nawet 12 cyklów. Biorąc pod uwagę, że cykl trwa od 2 do 4 tygodni, należy nastawić się na kilkumiesięczne leczenie. Radioterapia. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy choroba ograniczona jest do określonego rejonu ciała. Najczęściej jednak jest to metoda uzupełniająca po chemioterapii. Jej zaletą jest fakt, że promienie jonizujące docierają do miejsc, do których dostępu nie mają leki podane dożylnie. Chłoniaki, choć są nowotworami układu chłonnego, czasem lokują się w innych narządach, w kościach, jajnikach, jądrach, migdałkach podniebiennych, mózgowiu, skórze, żołądku i jelitach. W tych sytuacjach lekarze mogą zdecydować o operacji. Co zatem wpływa na sukces terapeutyczny? W dużej mierze to, jak żyliśmy zanim zachorowaliśmy, z tym, że w Polsce około 20% pacjentów umiera po 3 latach od zakończenia terapii, z czego jednak trzecia z powodu niewydolności krążenia. W Europie Zachodniej taką częstość powikłań kardiologicznych obserwuje się po 10-15 latach. Wynika to z trybu życia, diety, nadwagi, palenia papierosów, braku regularnych wysiłków fizycznych. Stan chorego decyduje też o wyborze terapii. Wiek metrykalny nie ma tutaj decydującego znaczenia. 15 września obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach. Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach obchodzony jest od 2004 roku z inicjatywy Lymphoma Coalition, międzynarodowej organizacji zrzeszającej stowarzyszenia pacjentów z całego świata. Wydarzenie ma na celu upowszechnienie wiedzy o nowotworach układu limfatycznego, ich objawach, metodach diagnozy oraz leczenia. Taka wiedza zwiększa szanse na wczesne rozpoznanie choroby i rozpoczęcie odpowiedniej terapii. Dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że pogłębiliśmy Waszą wiedzę na temat chłoniaków, ale także życia człowieka. Mamy jeszcze dla Was niespodziankę. Możecie sprawdzić swoje wiadomości zdobyte w trakcie naszej prezentacji, rozwiązując krzyżówkę. Dodatkowo prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety.